zapraszam Was do krótkiej refleksji, zastanowienia się nad Słowem Bożym, które dziś Biblia kieruje do nas. W pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w 4 rozdziale 5 wersecie czytamy: Dlatego też nie osądzajcie niczego przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który rzuci światło na to, co ukryte w ciemnościach i wyjawi zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Apostoł Paweł spotkał się z sytuacją w zborze w Koryncie, z którą zmaga się bardzo wielu duchownych, ale też i bardzo wiele osób, które są zaangażowane w służbę Kościoła. Został oceniony, został nawet osądzony. Ktoś wypowiedział bardzo przykre słowa, które zraniły apostoła Pawła. Zraniły dlatego, że nie były prawdą. Że ktoś tylko na podstawie jakiejś krótkiej obserwacji albo może opinii jeszcze innych osób wydał osąd o nim samym. Dlatego mówi, mnie jednak najmniej zależy, czy będę osądzony przez was, czy przez trybunał ludzki, nawet sam siebie nie osądzam. Lubimy osądzać, prawda? Lubimy, patrząc na kogoś, kto angażuje się w jakąkolwiek pracę, mówić, że nie czyni tego z czystych pobudek, że robi to dla pewnej sławy, że robi to po to, aby o nim mówiono, a nikt nie widzi, co ukryte jest w sercu danego człowieka, który angażuje się w nauczanie w szkole, nauczanie w kościele, czy też w służbę lekarza, który jest w szpitalu. Apostoł Paweł mówi, nie osądzajcie przed czasem, bo nadejdzie taki czas i nadejdzie taki moment, gdy wszystko, co ukryte, wszystko, co do tej pory jest w ciemności, czego do końca nie poznaliśmy i czego nie widzieliśmy, zostanie przed naszymi oczyma odkryte. Bóg ujawni, kto był dobrym pasterzem, Bóg ujawni, kto był dobrym nauczycielem, dobrym lekarzem. Bóg pozwoli, że zobaczymy, że czyny każdej i każdego z nas zostaną przez Niego osądzone. Dlatego powstrzymajmy dziś swoje języki. Zamilczmy wtedy, gdy wręcz cisną się na nasze usta słowa, którymi moglibyśmy błysnąć w otoczeniu, ale przez to może oszkalować jakiegoś człowieka. W psalmie 19, 13 wersecie psalmista mówi, kto zrozumie błędy, uwolni mnie od tych, które są przede mną ukryte. Kto zrozumie błędy? Nam się często wydaje, że ktoś popełnił błąd, a to błędem nie było. Patrząc na historię Józefa, który za sprawą żony Potyfara trafia do więzienia, który wykonywał swoją służbę rzetelnie, który przynosił dzięki swojemu zaangażowaniu i swojej pracy Potyfarowi pewne zyski, ale zachował się bardzo przyzwoicie w momencie, gdy mógł zgrzeszyć z żoną Potyfara i uciekł. Został osądzony, trafił do więzienia i zapewne zastanawiał się, czy to, że jego postawa była właściwą, że to, że jego zachowanie podobało się Bogu, przyniosło mu coś dobrego, czy też coś złego. Żona Potyfara była na wolności. Ona zapewne nie przyznała się do tego, co uczyniła Józefowi. A Józef? On ponosił konsekwencje tego, że właściwie postępował. Pan Bóg po kilku latach uwolnił go z tego więzienia. Pan Bóg przywrócił jego godność, przywrócił go do społeczeństwa i uczynił go wielkim człowiekiem na tamte czasy. Dlatego warto się zastanowić, czy osądzanie i patrzenie z zewnątrz, nie wnikając w głębię sprawy, nie rozmawiając z daną osobą twarzą w twarz, jest właściwym postępowaniem dla chrześcijanina, czy też zupełnie złym. Kochani, życzę Wam dziś dobrego dnia bez osądzania, bez patrzenia na innych i poszukiwania błędów u innych. Spójrzmy w własne oczy, zauważmy belkę często, która w tych oczach tkwi. Próbujmy ją usunąć i właściwie postępować, a innym pozwólmy działać według Bożej woli i Bożego powołania. Błogosławieństwa na dziś Wam życzę. Z Bogiem.